Mam się piąty dzień nowenny do świętego ojca. Pił się, porozmawiałem sobie o tym, jak ojciec Pił był zjednoczony z Bogiem. Piękna sprawa, jak uczył nas, jak daje nam nadzieję to, właśnie jak ojciec Pił był zjednoczony z Bogiem, jego cudami, jego łaską, jego świętością. No i słuchajcie, w tej nowennie dzisiaj jest piękne zdanie takie powiedziane. Piękna jest ta nowenna dzisiaj na piąty dzień. Święty ojcze Pio, ty przez swoje niezwykłe zjednoczenie z Panem wlewałeś w serca wątpiących nadzieję. Wiesz, to jest bardzo ważna sprawa. Wlewać nadzieję w serca wątpiących. Co to pokazuje? Powiedzmy, no, że my jesteśmy słabi. I właśnie to jest ciekawe, jak Pan Bóg daje nam takich, zawsze daje nam osoby, powołuje. Pan Bóg powołuje ludzi właśnie, żeby prowadzić Kościół, prowadzić nas do zbawienia. Są często właśnie osoby o wielkich powołaniach, o wielkich łaskach, przez które też wyjednują nam łaski. Taki był właśnie ojciec Pio. On daje nam nadzieję na to, że jest to możliwe też. Możliwe jest się nawrócenie i daje nam taką też przykład, tego my potrzebujemy przykładów w życiu. Żywych przykładów. No, książki nie wystarczą. Doktryna jest bardzo ważna też. To nie ma co powiedzieć, że bez doktryny tego, że nie powinniśmy czy studiować, czy uczyć się katechizmu, ale właśnie widzicie, te żywe przykłady zawsze pociągają nas. Pociągają nas do takiego jeszcze większego, no, zaufania Ojcu Piu, większego takiego właśnie ufności. I widzicie, to jest ciekawe. W serca wątpiących nadzieje. Ciekawe. A więc to jest też piękne właśnie. Pan Bóg widzi nasze słabości, widzi Ciebie, widzi tego, że potrzebujesz przykładów świętości. Może właśnie tak Ciebie natrafiłeś na ten filmik, czy na inne filmiki na tym kanale, żebyś właśnie poznał, bo często właśnie no, mamy problem z wiarą. Trudno jest wierzyć często. To jest ciężkie. I to właśnie daje taką łaskę. Życie Ojca Pio, jego przykład. Taka, no, widać w jego twarzy taką nadzieję, taką ogromną, takie zaufanie Bogu. To jest piękne. No i patrzcie, co ojciec Pio tutaj mówi piękne. Bóg ojciec Pio mówi coś takiego, piękne zdanie. Bóg chrześcijan jest Bogiem przemiany. I tutaj dalej, że z cierpienia rodzi się pokój, a z odrzucenia rozpaczy budzi się nadzieja. A więc widzisz, Bóg chrześcijan jest Bogiem przemiany. Co jest ciekawe, właśnie z tego cierpienia rodzi się pokój. To jest pięknie powiedziane właśnie, ciekawe. Z akceptacji cierpienia, z krzyża rodzi się ogromny pokój. Mamy taką radość, współcierpieć z Panem Jezusem, być wybranym no do tego ogromnego, ogromnej łaski po prostu, takiego właśnie współcierpienia, niesienia krzyża po prostu. To jest coś bardzo pięknego. Ciekawe właśnie, że to daje nam nadzieję właśnie, że Bóg może przemienić swoje cierpienie, swoje troski, twoje trudy w życiu. Te doświadczenia, jakie masz właśnie w ogromne, czy nawrócenie, czy wydanie komuś łaski, czy też właśnie to daje taki pokój, że ten cierpienie nie idzie na marne. Że to jest tego, że ja to znoszę, ja to akceptuję, różne czy tam emocje, czy różne, też ten cierpienie pokus często, akceptuję to, przyjmuję to. Nie chcę tego, nie akceptuję tego wolą, ale właśnie to przyjmuję. I to jest ciekawe się dalej, a z odrzucenia rozpaczy budzi się nadzieja. To jest ciekawe się, w tej nadziei, często w tej nędzy, jakiej jesteś, schodził do nas Bóg. Często wtedy jeszcze bardziej doświadczamy Boga właśnie w takiej nędzy. To jest piękne. No i widzisz, to jest bardzo ważne często, właśnie takie przyjmowanie tego cierpienia, przyjmowanie tego. Ojciec Pio to pokazuje, to robił całe życie. To jest niezwykły przykład dla nas właśnie takiego akceptowania. Akceptowanie niesienia krzyża. Wczoraj właśnie o tym mówiliśmy, jak ojciec Pio był takim cyrenejczykiem. Natomiast to jest no bardzo piękne. Właśnie, że ojciec Pio pokazuje nam, że te cierpienie ma sens. Że Bóg jest Bogiem przemiany. A więc nie poddawaj się. Nie można się poddawać w życiu. Poddanie się to jest taka ucieczka. Brak odwagi właśnie, zaakceptowanie tego. A trzeba to właśnie robić. Tym bardziej wtedy właśnie, że idziemy odważnie, przyjmujemy te cierpienia, przyjmujemy te trudy, to Bóg to przemieni. Bóg da pokój w tym cierpieniu. Bóg da ogromne łaski. To jest piękne. To jest niezwykłe. Po prostu Bóg jest Bogiem przemiany. To nie jest jakiś Bóg, który sobie tam siedzi i tylko czeka, a daj mi to i tyle. I wtedy coś ci dam. Nie. Bóg nas przemienia.
u nas umacnia, to jest piękne, to jest właśnie ogromna po prostu przemiana, to jest ciekawe, Bóg żyje właśnie przez nas, w nas przez łaskę, przez różne doświadczenia, daje nam różne znaki. To jest coś zupełnie innego. Poganie nie mieli nigdy takiej wiary w Boga. Mieli jakieś tam, no, co oni tam mogli mieć, no, poganie? No, jakieś tam, Boga tam składali mu coś i tyle. No, oczywiście to byli demony, nie ma co sobie jasno powiedzieć. Święty Paweł wyraźnie to powtarza. Demony, bogowie pogan to są demony. Słuchajcie, takie to jest dzisiaj rozważanie. Pomódlmy się teraz tą modlitwą. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Święty Ojcze Pio, Ty przez swoje niezwykłe zjednoczenie z Panem wlewałeś w serca wątpiących nadzieję, że Bóg, chrześcijan, jest Bogiem przemiany, że z cierpienia rodzi się pokój, a z odrzucenia rozpaczy budzi się nadzieja. Bądź ze mną w moim doświadczeniu. Abym ufał z miłością Bożą. Ojcze nasz, który się z niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Święty Ojcze Pio, módl się za nami. Święta Teresko Dziesiątka, Jezus, módl się za nami w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Słuchajcie, tutaj się gdzieś pojawi zaraz, nie wiem, czy tutaj, taka playlista z wszystkimi odcinkami noweny, więc jeżeli przekapiłeś jakiś odcinek tej noweny do świętego Ojca Pio, tam je wszystkie znajdziesz, no albo może też się kiedy indziej pomodlić, to nie ma tak, że trzeba teraz, no najlepiej teraz, to pięknie, ale to można i później też się pomodlić, jak trzeba jakieś łaski, trzeba jakieś prośby do Ojca Pio, warto to później zrobić jeszcze raz. Salve Maria.